Zapraszamy na spacer wokół Szopki Krakowskiej. Ty masz tak obrócone, że ja się widzę. No wiesz. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Aktorki zastygły. Thank you.
cała do kuby? A jak pani tam jest z tyłu, to już będzie lepiej. Bronnych murów, których resztka znajduje się za nami, brama floriańska, warsztat postsamojników i warsztat stolarska i warsztat ciesielska. W tej chwili dzielimy mury obronne pomiędzy sobą my i Muzeum Narodowe. Barbakan jest oddziałem Muzeum Krakowa w czynnym sezonie letnim. I pomiędzy właśnie barbakanem, zwanym rondlem bardzo często, a bramą floriańską znajduje się druga szopka na naszej trasie, szopka z roku 2017, tym razem szopkarki Katarzyny Rackiej. Szopka o tyle ciekawa, że dwustronna, zazwyczaj szopki są jednostronne. Katarzyna Racka jest szopkarką, która podobnie jak Filip Fotomajczyk rozpoczęła swoją karierę szopkarską jako dziewczynka. Startowała w kategoriach dziecięcych i przecież zawsze zmienia. Miasto to zmiana. Choć czasami boimy się tych zmian. Ruch także jest bardzo dobry. Bardzo dobry jest po świętach, ale jest także bardzo dobry chociażby w takim dniu. Muszę państwu powiedzieć, że wczoraj zwątpiłem, kiedy widziałem tą pogodę i już zastanawiałem się, jakie ubrać na siebie stroja, żebyśmy byli w stanie. Idziemy dalej prosto. Na razie nie widzimy żadnej szopki, nic nas nie zatrzymuje. Idziemy prosto w stronę ulicy Sławkowskiej. No pokazało się jednak, że pogoda jest dla nas łaskawa, bo wytrzymała przez cały ten czas. Szałata. Bardzo cieszę. Jest wnuczka, jest prawnuczka Detmajera. Czyli ta cała historia, proszę państwa, jest prawdziwa, proszę być pewnymi. A my oczywiście zostawimy Annę i Włodzimierza ze swoją miłością dalej. Niech idą tam, gdzie poszli. Może ich jeszcze gdzieś spotkamy po drodze. A my pójdziemy do następnej szopki, która jest niedaleko przed nami. Chodźmy. Słucham o tym. Przez państwa księdza cytuję, ale
typi została ulokowana, ponieważ możecie Państwo znaleźć w tej szopce wyraźne nawiązania do architektury kościoła świętego Marka, gotyckiego kościoła świętego Marka. A tak się właśnie zdarza, że my do kościoła świętego Marka za chwileczkę, koło kościoła świętego Marka, za chwileczkę przejdziemy. Państwo sobie oglądniecie tam na gościnna chata, tak? Idziemy spokojnie, powoli, aby wszyscy Państwo mogli jeszcze dojść do szopki Pawła Nawały i ją zobaczyć. Spacerowanie po Krakowie to jest najlepsze miasto, także bardzo serdecznie zapraszamy do spacerowania. Spacerowanie w ogóle też jest niezłe, tak miło, trzeba im wierzyć. Puśćmy ten samochód, który jedzie za chwilę. Zaczynamy. Zastanawia się nad dziejami Polski. Ma minę zafrasowaną, co widzi, każdy może sobie odpowiedzieć. Stańczyk pojawia się na obrazie Pruski, pojawia się także w studium portretowym Matejki. Tetmajer też namalował Stańczyka, ale zupełnie innego. To Stańczyk, który z zachwytem patrzy na dziewczynę Bronowicką, podobnie jak Tetmajer przed chwilą patrzył z zachwytem na Annę z Mikołajczyków. Ha ha ha.
Przedstawiającym Kopernika, Jana Matejki w tych wielkich oknach przed nami. Przed Macha pojawił nowy dom. Dom niezwyczajny, to jest dom wzniesiony w rocznicę odzyskania niepodległości, czyli to jest dom wolności. W roku 1919, więc już ma 104 lata. Dom. Jak na dom młodzieniaczek. A my stoimy przed szopką kolejną Katarzyny Radzkiej. Szopka, którą już Państwu przedstawiałem. Szopka, która nawiązuje także do elementów architektury uniwersyteckiej. Szopka, która jest naszym kolejnym przystankiem na drodze do rynku głównego. Zwiedźmy ją, proszę Państwa, i będziemy szli w dalszą stronę. Chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Bardzo głęboki,
nie wiedzę. Do was. No, to się nie wiedzę, widzę. Czas się odmienił, złoty róg powrócił, aby zginąć historię. Tak, proszę Państwa, tak to jest, jak się idzie za prawdziwymi trzema królami. Tu znajduje się złoty róg, który odmienia historię jutra.
jest ktoś, kto może nas przyzywać. Łodzruk się odnalazł, proszę Państwa. Zbierał na wyspie Mauritius dyplom, uchwałę, kiedy to krakowskie szopkarstwo zostało wpisane, certyfikat wpisania krakowskiego szopkarstwa na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Dziękujemy! Jeszcze chodźcie z nami! Idziemy! Nie galilejskie.
wchodzi już ten tłumem? Nie, nie zdarzyłem podziękować. Ja to tak. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, na pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, na pokój na ziemi. Chwała na wysokości. Następny raz będą Państwo musieli głośniej pierwszy. Zwróćcie Państwo uwagę podobieństwo gitarzysty do stańczyka. Tak, widać. Nawet spodnie dostanę. Kończymy pod szopką Kryspina Wolnego, szopką dużą, znajdującą się już w Wytrynie Muzeum Krakowa. Jesteśmy pod Pałacem Krzysztofowym. Nie kończymy jeszcze naszego spotkania, może jeszcze pokolędujemy. Wejdziemy do pałacu, a że tam można było zwiedzić wystawę Chopin. Od razu chcę powiedzieć, że niestety wystawa Chopin jest biletowana. Natomiast nie zmieścicie się Państwo wszyscy, więc mikrofon na pewno się uda, bo jestem uległy, ale jeszcze chcę podziękować bardzo serdecznie Królowej Krystynie, Królowej Helenie i Królowi Grzegorzowi za brawo! Chciałam podziękować trzem królom i królowi. Dziękuję i bardzo dziękuję mojemu zespołowi Andrzejowi Szocy za zaproszenie do stworzenia tego spaceru i wszystkim pracownikom muzeum, którzy bardzo nam pomogli, żeby to wyprodukować, to spotkanie dla Państwa. Dziękuję. Dziękujemy. Pierwszą kolędę Państwo śpiewali nikczem nie cicho. Chciałbym, żeby drugą kolędę zaśpiewali głośniej. Coś się da rady zrobić. Bardzo proszę Państwa. Raz, dwa, trzy. Wśród nocnej ciszy. Oh.
przekonanie graniczące z pewnością, że damy radę jeszcze jedną porę. Będę musiał wrócić do studiów historycznych, choć je ukończyłem wiele lat temu, ale jakoś tak pominąłem ten szczegół, że Stańczego miał grać na gitarze. Się całkiem gdzieś zagubiło. Nie doczytałem źródeł zapewne właściwie. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Nie rozwiązujemy zgromadzenia, bo to zgromadzenie rozwiąże się samo, kiedy będzie chciało. Zapraszamy na wystawę Szopek. Zostańmy, proszę Państwa, razem. Przede wszystkim miejcie Państwo w uszach to, co Stańczyk powiedział o cenniku, bo zrobiliśmy sobie zdjęcie, czyli Państwo jesteście Państwo winni wypełnienia tego, co zostało tam napisane. Dziękujemy bardzo, zapraszamy do Muzeum Kochajmy Kraków. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.